Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym First Looku na moim kanale. Tym razem z gry The Sims 4 Zostań Gwiazdą. Tak, dodatek pełny, który miał swoją premierę 16 listopada, ponieważ prawdopodobnie ten film zobaczycie już po premierze. Także premiera już była. I w tym dodatku przede wszystkim dostajemy możliwość zostania aktorem. Tak, jakby dodatek nazywa się Zostań Gwiazdą, ale tak naprawdę dostajemy tutaj tylko jedną jakby możliwą chyba ścieżkę kariery. Przynajmniej z tego, co widziałam po wszelkich trailerach i zapowiedziach, to raczej nie będzie nic innego. Mamy tutaj też dostępne nowe miasto, które nazywa się Del Sol Valley, także będziemy je zwiedzać, spróbujemy zostać tym aktorem. Aczkolwiek ja osobiście jestem troszeczkę zawiedziona tym dodatkiem, chociaż nie wiem w sumie czemu, bo wszystkie dodatki do The Sims 4 są raczej dość mocno okrojone względem tego, co było kiedyś, bo na przykład w The Sims 3, kiedy mieliśmy taki dodatek o gwiazdach, to jednak mieliśmy tam aż 3 czy 4 różne kariery gwiazdorskie, system gwiazdorstwa i w ogóle sławy i wszystkiego naraz, i oczywiście miasto do tego też było osobno, także jakby było dużo, dużo więcej niż dostajemy tutaj. No ale zobaczymy jak to będzie się prezentowało w samej rozgrywce. A tymczasem First Look prawdopodobnie znowu będzie podzielony na kilka części. Dzisiaj przyjrzymy się kasowi, czyli wszelkim ciuszkom i fryzurom. Później przyjrzymy się rzeczom z trybu budowania i kupowania, a dopiero później samej rozgrywce i zobaczymy, jak to jest być tym aktorem. Także... Aha, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć na samym początku, bo być może już dalszej części filmu nie będziecie oglądać. W każdym razie nie jestem pewna, ale to możliwe jest ostatni już taki first look na moim kanale, jeśli chodzi o Simsy. W sumie nie wiem jak z innymi grami, ale jeśli chodzi o Simsy, to trochę tak, ponieważ zastanawiam się, czy nie przenieść jakby takich first looków trochę na live'y. W sensie, jeżeli jakiś nowy dodatek będzie wychodził, albo akcesoria, albo pakiety, albo cokolwiek, żeby jakby oglądać te rzeczy razem z Wami na live'ie, a nie w formie takich odcinków, jak jest teraz. Wypowiedzcie się w komentarzach, czy taki pomysł by Wam się spodobał, czy wolicie jednak, żeby te first looki zostały w takiej formie, jakiej są, czy nie wiem, czy w formie właśnie live'ów. Dajcie znać w komentarzach, bo sama się nad tym zastanawiam, czy to ma jeszcze w ogóle sens. No, dobra. Także klikamy nowa gra. Tak, i przyjrzyjmy się może najpierw kobietom. Wow. Najpierw kobietom. I zaczniemy oczywiście od wszelkich fryzur. Boże, ale nie. Może wybierzemy jakąś inną modelkę, która bardziej kobieco będzie wyglądała. O, może być. Może być. Dobra. Fryzury. Tutaj coś. Ja w ogóle bardzo dawno nie grałam w Simsy. Od razu mówię, więc ja już... Okej. Okay. Są jakieś blizny, czekajcie. Więc ja nie ogarniam połowy rzeczy już. Jeśli były jakieś aktualizacje tajne, to przepraszam, ale prawdopodobnie o nich nie wiem. Dobra, co to jest? Aha, pieprzyk. Pieprzyk, okej. Okay. Tu mamy pieprzyk pod okiem, a tu mamy pieprzyk na policzku. Okej, okay. Interesujące. Mamy blizny. Wow, jaka szrama! Tutaj nad brwią, ale nie można kilku blizn ustawić, to jest w sumie smutne. Interesujące.
Wygląda trochę jak zombie jakieś. Dobra. Fajnie to wygląda. Aha, bo to jest osobno, okej. Okay. Tu też wygląda trochę jak zombie. X. X-Men. Okej. O, to można połączyć ze sobą, bo jest po dwóch różnych jakby stronach twarzy. Ale to wygląda creepy strasznie. To i to tak połączyć razem. Jak takie faktyczne zombie, nie? Blizny na oku. O, to jest fajne. To mi się podoba. W sumie fajnie to wygląda, można by było tak właśnie normalnie chodzić. W sensie nie do filmu jako aktor czy coś takiego, tylko właśnie sobie ustawić normalnie. O, na ustach. Ale bym zrobiła bliznowatą postać. dobra. Włosy. Włosy, włosy, włosy. Nie to, to. Bardzo bym prosiła. No, trochę tych fryzur jest. To mi się kojarzy z Julio, Romeo i Julia. z Weroną i w ogóle. Wow, to też jakieś starodawne czasy. O, to jest śliczne. To jest super śliczne, to mi się bardzo podoba. Znaczy, wygląda bardziej jakbym miała jakieś, nie wiem, co to są, kółeczka, jakieś kolczyki? Nie wiem. Tak, kolczyki na włosach. Nie pytajcie. O, kolorowe włosy. No, to wygląda całkiem, całkiem. Też na niektórych to wygląda źle. O, na tym wygląda ładnie. Z różowym. No i na tych czarnych też ładnie wygląda. Można bez kosmyków, ale fajnie, bo tutaj ma tą grzywkę tak ściętą trochę. To zresztą podobnie jak ja mam teraz. Grzywkę ściętą. Ale fajny warkocz. Ale super, taki połączony z włosem. Ale super, fajnie to wygląda. Różnokolorowe włosy, ale fajnie. Trochę wygląda jak z Monster High. Coś w ten desen. I takie zwykłe też. Fajne, fajne. O, takie różowe. To są wszystkie, tak? Dobra, coś na głowę tu mamy. Jakiś wielki kapelusz czarodzieja. Kapelusz kowboja może? Nie wiem. Kapelusz kosmicznej lamy? O, słuchawki na uszy. Fajne. O, kapelusz pirata. Jakiejś wielkiej damy. Jakaś inna czapka ze słuchawkami. Kosmiczne te słuchawki, takie duże. W każdym możliwym stylu, rozumiem. Dobra, co my tu mamy? To bym sobie ściągnęła. To jest jakaś słuchawka, bo że nie mogę obrócić tej postaci porządnie. To jest jakaś słuchawka do ucha. Pewnie jakiejś osoby, jakiejś pomocnicy na planie. O, ładne kolczyki. Ładne kolczyki w różnych odcieniach. Jest i monokl. Tak, wiem jak się to poprawnie nazywa. Haha. Jestem taka mądra. Nie no, żartuję. I naszyjnik. O, całkiem fajnie. Okej, a jakieś nowe makijaże chyba nie ma. A nie, jest nowy, ale to jest po prostu brudna twarz. Wow, brudna twarz i takie... O kurczę. What the fuck? Nie wiem, co to jest. Jakieś barwy plemienne chyba. Takie ostre. No dobrze. Zobaczmy w takim razie sylwetkę.
czy my tu mamy coś nowego w tatuażach? Teoretycznie powinno być chyba, ale nie, nie, jednak nie. No, o Boże, aleś ty chuda! Normalnie jak ja. Okej, okay, dobra. To w takim razie jedziemy z ubiorem. Okej, okay, zacznijmy od bluzek, może tak po kolei trochę. O, całkiem przyjemna bluzeczka. Fajna, fajna. Podoba mi się. Tu taka rozciągnięta troszeczkę. I w paski. Można się trochę pogrubić. Za jakieś kurtałki. O, z tygryskiem. Fajne, fajne. Podoba mi się, chociaż takie przykrótkie te kurteczki. O, z pieskiem. Jakieś takie baseballowe, takie młodzieżowe bardzo. O, tu taka... To jest futro! Z czego zdarłaś to futro? Ty niemoralna kobieto. O matko. Masz taki styl typowo bogacki. Tylko, że dlaczego ten brzuch ma odkryty? Tu mamy prześwitującą bluzkę. Okej. Okay. Dobrze, że masz coś pod spodem. Sweter brak. Bezrękawnik brak. O, tu jest jakaś znowu koszulka pomocnicy na planie. Okej. Okay. Bluzy brak. Tego brak. Tego brak. O, tu jest jeszcze... Jakaś superwoman. Normalnie. Albo z Mass Effecta. Tylko czemu ten brzuch goły? O, tu jest jakiś... taki też... jakiejś super agentki. Swat! Swat! Proszę Państwa, swat! No dobra, to chyba wszystko co na górę, tak? Dobra, na całe ciało. Poprosimy. Wow, wow, dużo tego. A to pewnie dlatego właśnie, że wszystko to jest są planowe, że tak powiem, stroje takie do filmów akcji. Że to super jednorożec. Oh my god. Super jednorożec w trzech odcieniach. Okej, okay, tu jest to w sumie nie wiem. Jakiś zwykły strój. Ale wygląda trochę dziwnie, nie wiem. Nie podoba mi się tak do końca. Jest jej sukienka. Też taka dla bardzo bogatych pań. Się kojarzy, przynajmniej. O! Ta wygląda jak z LOLa albo z... nie wiem, jakiegoś RPG wyjęta. Nie, ale z LOLa mi się bardzo kojarzy. Aż elegancka suknia. Bardzo ładna. Też ładne. Zwłaszcza ten kolor jest śliczny. O, ten też kolor super. I sukienka też całkiem. Fajna, podoba mi się. Widzę, że bardzo przyjemne są te stroje całe, że tak powiem, będzie z czego wybierać. Tu jakiś taki futurystyczny strój, bardziej. Już lecimy w przyszłość. Jest taki łączony. No w sumie te kwiatki są całkiem ładne. Ale takie niektóre pstrokate za mocno. O Jezu. Jakaś zebra. Ale ładne. Super śliczne. Ale masz plecy w tym. O, jakiś strój średniowiecznej, nie wiem, pani od sprzątania może. Jeju. O, ten też jest całkiem. Taki niby prosty, niby ten, ale bardzo przyjemne są te stroje. O, też jakaś średnia. Ale fajnie teraz będzie można tematycznie zrobić jakby rozgrywkę simsową.
wiecie, nastawić się na przykład, że żyjemy w średniowieczu na przykład i ubrać tak wszystkich Simów. Tylko, że niestety tych stroi no, nie ma aż tak dużo, no ale... No ale coś tam już jest, jakieś zaczątki. Też śliczna sukienka. O, tu też jakaś taka futurystyczna. Trochę z Japonią mi się kojarzy. O, wow. Też jest piękna. Chociaż ona ma trochę za długą szyję w tym, nie wiem. Czy tylko tak, ja mam takie wrażenie. O, ale super. Też jest fajna. Na razie większość rzeczy mi się podoba. No, to mi się nie podoba. Ale to ze względu na to, że nie lubię sukienek bez ramionczek. O, no, to też mi się nie podoba. To bardziej chyba dla starszych pań, tak mi się wydaje. Okej, okay, dobra, zobaczmy dół. Tutaj. Tutaj mamy sukienkę. Znaczy spódnicę. Taką długą. To wygląda a la Lara Croft. Spodnie z narzędziami, albo z z pędzlami to są. Dobra, jakiś artysta. Artysta malarz. I spódnica z kwiatkami. I wzrokate dziwne kształty. Okej, spoko. Zobaczmy jakieś dodatki. Mamy jeden zegarek i jedne skarpetki. Takie dosyć kolorowe. Pewnie zmieniają swoje kolory, no wiedziałam. Jakieś ptaki. Tu jakieś X-y. Bardzo interesujące skarpetki. Okej, okay, dobra. I obuwie nam zostało. Z tego. Są takie buciki. Na obcasie. O, te są bardzo ładne. Są tak... Jezu, co to jest? Nie wiem, ale wygląda interesująco. Tak, nie wiem. Tak jakby to Japończycy wymyślili. Jakieś klapki. I jakieś ciężkie buty. Pewnie dla tej Lary Croft. O Boże, mi dzisiaj odbija. Dobra, co jeszcze? Style. Tylko z tego poprosimy. O, to jest taki hip-hop siup. Okej, okay. Szykownie na co dzień. Ładnie. I moda patrząc z wysoka. Ja tego chyba nie oglądałam, tej bluzki. Nie widziałam jej chyba. Coś mi się musiało przeklikać w takim razie. A, czekajcie. Gdzie ona była? A to była ta. Faktycznie nie widziałam jej chyba. Albo nie zwróciłam na niej uwagi, nie wiem. Dobra, zobaczmy, czy są jakieś cechy, bo to mnie intryguje. Jakieś nowe cechy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy tu zauważę nawet, bo... Niestety nie pamiętam wszystkich cech, które były już wcześniej. O! Jest zadufana w sobie. Ci Simowie chcą słuchać tylko o sobie. Zabiega ją o komplementy, otrzymywanie prezentów, bardziej ich ekscytuje, a kiedy poświęca się im zbyt mało uwagi, robią się spięci. Czy ja znam kogoś takiego? Mogłabym kogoś wskazać, ale może nie na nagraniu. Uwielbiają, kiedy światło reflektorów jest skierowane w ich stronę. Przecież wszyscy powinni ich kochać, tak jak oni kochają siebie, prawda? Dobra, a... O, tu jest jakaś nowa.
mistrzyni aktorstwa. Ta Simka chce szlifować swoje umiejętności i zostać cenioną aktorką. Tak, to jest to, co się nowego pojawiło. Jakiś nowy chód może? Chyba nie. Chyba by się świeciło, nie? No dobra. To zobaczmy, co u małych dzieci słychać. Jeśli chodzi o ten dodatek. Aha, tu już wszystko jest zaznaczone, ale z tego co widzę, to nic nie ma. Są blizny. A nie, nie, o, nie można blizny dziecku walnąć. No co za chamstwo. Czuję się zawiedziona. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. O, smuteczek. A jakieś ciuchy? Ciuchy są. Jakieś takie i takie. Słodkie, małe, dziwne cosie. Tu nie ma. I są spodenki. Jakieś dodatki, buty, nie ma. Nie to. Dziecko w wieku szkolnym poproszę w takim razie. O, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. A tobie blizn też nie mogę... O, no... Za chamstwo. Dobra, co my tu mamy? To wygląda jakby miało być dla chłopca, niż dla dziewczynki bardziej. Ale spoko. Zresztą te dziecięce stroje rzadko są takie ładne. O, to wygląda jak dla buntowniczki jakiejś. Okej. Okay. O, sukienka. Ładna. To prawda trochę pstrokata, ale całkiem przyjemna. No, w tym to wyglądasz jak mała księżniczka. Zdecydowanie. W tej sukience jestem zakochana. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, a w butach... A, musimy ci sukienkę zdjąć. O, złote tramposzczałki. I... Mniej złote tramposzczałki, ale można zrobić czerwone. O, jest. Jaki masz gotowy styl? Moto moto. Aha. Z takim właśnie bardziej podchodzący chyba pod chłopaka niż pod dziewczynę. No dobra, to w takim razie sprawdzamy z powrotem dorosłą. Zmieniamy cię w mężczyznę i zobaczmy, co u mężczyzn słychać. Blizny pewnie masz takie same, to już ci nie będę sprawdzać. Okej, okay, jest fryzura zaczesana jakoś do tyłu. O mój Boże. Wygląda jak, trochę jak Johnny Bravo, tylko bez, wiecie, tego takiego stojącego czuba dziwnego. Okej. Okay. Interesujący. To jest warkocz? Warkocz o kucyk. O, jest taki długi warkocz. To jest jak dla kobiety. Czuję się zawiedziona. I też taki zaczesany. Takie przylizane są te włosy. Dziwne. Dobra, jakieś nowe brody? Jakieś nowe brody? Nie, nie ma. Rzeczy na głowę są wszystkie takie same jak u kobiet. Tutaj też. Makijaż też. Dobra, lecimy od góry. To też jest jak dla kobiet, taki sam strój. To chyba też dla kobiet było, albo jakieś takie bardzo podobne. O, fajna marynarka. Całkiem. O, ta z lamą, super. Tak typowo styl gwiazdy, nie? Okej. Okay. O, to wygląda jak strój dla kucharza albo jakiegoś boja hotelowego czy coś takiego. Mamy kurteczkę. Taką puchatą. To jak z Mass Effecta. Nie no, z Mass Effecta to może nie, ale coś podchodzące pod Fallouty albo coś w ten deseń. Jakieś takie steampunkowe rzeczy.
Co to? Czacha? Czacha jest z tyłu! Czacha, super! I jakieś dziwne rzeczy, nie wiem co to. To tak studencko mi się też bardzo kojarzy. Tutaj jakiś sweterek. Całkiem fajne wzory ma. Sweter... nie, z koszulka z szalikiem. Możesz zostać kibolem. Gratuluję. Znowu jakieś swaty i futro! Futro dla bogaczy. Boże. Dobra, co mamy w pełnych strojach? Znowu strój... o Boże, ty masz strój koguta. Nie zazdroszczę ci. O, to mi się trochę kojarzy z detektywami w tych filmach. Zwłaszcza starszych. To nie wiem co to jest, bo ma spódniczkę i jest zimna, ale spoko, nie wnikam. Jakiś pstrokaty w ogóle, garnitur, nie ogarniam. To jest, nie wiem, coś. Okej. Okay. O, takie sobie. O, to jak dla lokaja. Czy jesteś Winstonem? O Boże! Przecież to tak daje po oczach, że ja oślepnę zaraz. Od tego zresztą też. Mój Boże, te kolory są straszne. Ała, moje oczy. O, to jest ładne. Też mi się z czymś kojarzy, ale nie wiem jeszcze. O, możesz zostać piratem. Pirat zawsze spoko. Ar, ar. To mi się kojarzy z asasynem, nie wiem czemu. W sumie. Bo to też raczej chyba jakiś piracki strój. Jakiś futurystyczny znowu. O, to wygląda jakby był na wycieczce w tym miasteczku i zwiedzał i polował na gwiazdy. Nie lubię koszul schowanych w spodniach. Znaczy w sensie... nie, może nie inaczej, to... takich koszul i takich spodni. To jest złe połączenie po prostu. Dobra, przejdźmy po prostu dalej. O, teraz wyglądasz jak Piotruś Pan. O, kowbojskie! Ciuchy, super. I rurki. Czyli coś nie dla mnie. Blech. Znaczy, ja osobiście bym może to nosiła, ale u mężczyzn nie lubię rurek. Za bardzo. Interesujące. Typowa moda męska, jaka teraz panuje, tak mi się wydaje. Znowu jakieś narzędzia i pędzle. To też coś a la Lara Croft. Tylko może u niego to bardziej Nathan Drake. Co my tu mamy? Zegarek to tak jak u tam... możesz sobie sygnety mieć. O matko, jakie złoto na palcach. Co ciekawe, mężczyzna ma takie pierścionki, ale kobieta nie. Do czego ten świat zmierza w dzisiejszych czasach? Co z butami? W butach nowości mamy to. Z jakimś herbem, chyba. Jakieś złote trampolszczałki znowu. Znaczy tak pseudo trochę złote, no ale nieważne. Okej. Okay. Co prezentujesz w stylach? Druga gwiazda. Aha. Prosto z parku. Nie no, w sumie fajnie to wygląda. Współczesna klasyka. Nie, to jest brzydkie. To jest brzydkie, to mi się nie podoba. Dobra. Cechy to mamy te same, ale ja bym zobaczyła jeszcze dzieci, chociaż dzieci przypuszczam, że będą takie same. No, rzeczy się dzielą.
Jeszcze zobaczymy dla dziecka szkolnego, ale chyba też powinno być to samo. O, nie, jednak jest coś nowego. Jest takie coś. Też jak dla boja jakiegoś hotelowego. Kojarzy. Albo jakaś taka, nie wiem, dziwna marynarska kurteczka. Nie wiem. Tu nic, tu nic, tu nic i tu nic. No dobrze, moi drodzy. Wow, co ci z włosami się zrobiło? Nie wiem. Dobrze, moi drodzy. W takim razie ja sobie przygotuję simkę pod dalsze podboje. Wprowadzimy ją na parcelę, zobaczymy mniej więcej taki pierwszy look na to nowe miasto i będziemy kończyć tą pierwszą część first looka i w drugiej przyjrzymy się rzeczom jakby z trybu budowania i kupowania. Jakbym coś jeszcze się tu natknęła, to dam Wam znać, a na razie to tyle, także cięcie! Okej, jestem z powrotem, moja simka już gotowa, tym razem postanowiłam przerobić siebie samą, tak, tym razem to ja sama będę się starała zostać aktorką. Anna Niezapominajka, proszę bardzo, tak wyglądam, przynajmniej w tej wersji Simsów. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie zauważyłam, nie zwróciłam na to uwagi, oprócz możliwości zostania mistrzynią aktorstwa, to w popularności jest jeszcze gwiazda światowej sławy, czyli ta simka marzy o wielkiej sławie. Tak. Myślę, że to wszystko. Jeśli jeszcze coś pominęłam, to oczywiście dajcie znać. Zmieniłam też trochę swoje cechy, żeby właśnie wziąć tą zadufaną w sobie, aczkolwiek no ja taka nie jestem. No ale na potrzeby, że tak powiem, tego let's playa zostanę zadufaną w sobie osobą. No, także tak wyglądam w pierwszym stroju. Drugi strój mam taki. Chciałam też troszeczkę powybierać tutaj. Chciałam też wybrać jej włosy te z warkoczem takie, ale zauważyłam, że ona wygląda strasznie jeszcze bardziej chudo w tych włosach niż na przykład w takich, więc zostawiłam jej te. Chociaż zarówno te, jak i tamte mi się podobają bardzo, także to zostało. Tutaj mamy strój wizytowy. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Tak, strój sportowy nie zmieniałam, piżamy też nie za bardzo, ze stroi, które kiedyś tam miałam ustawione. To jest mój strój na imprezy. Tak, postanowiłam trochę pójść w japońskie klimaty. Do pływania też nie zmieniałam, że tak powiem, strój na lato. Wybrałam jedną z tych takich innych sukienek, czy tam, no, sukienek w sumie, które były dostępne, bardzo mi się podoba. No i na zimno to tam było już ustawione. Dobra, także tak się prezentuję, więc spróbujemy się wprowadzić do nowego miasta. Tak, nazwijmy to Niezapominajka 2 albo coś. Okej, myślę, że zaczniemy standardowo od wiosny. I wow, ale powiększyli ten ekran w ogóle z tymi wszystkimi miastami. Już teraz nie jest takie ściśnięte wszystko. To znaczy, że będzie jeszcze pewnie dużo miast do danych tutaj. Już była zatoczka, takie standardowe te wszystkie miasta. No i mamy Del Sol Valley. Także idziemy do gwiezdnego miasta. No nieźle. Ale ślicznie to wygląda i bardzo kojarzy się właśnie z takim typowym Los Angeles, gdzie wszystkie gwiazdy tam szaleją i z Hollywood się bardzo kojarzy. No dobrze, co my tu mamy? Aha, bo ja nie mogę oglądać tych rzeczy, czy mogę? Aha, o co później będę musiała. To parcele mieszkalne to jest tylko to? Wy sobie żartujecie.
Wy sobie, kurde, żartujecie. Tu jest jakaś parcela, ale oczywiście jest wszystko za drogie. Co, ja mam mieszkać na jakimś polu? No, what the fuck? Tu nic nie ma, a tu jest jakaś chata na wietrze, kurde. Nie, no to jest jakieś smutne. Mirage Park. Słynie z korzystnych cenowo nieruchomości, no na pewno. A to centrum stąd bardzo blisko. To idealne miejsce dla tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę na szczyt. Nie, to jest jakaś paranoja. Starlight Boulevard. Jeśli chodzi o nocne atrakcje, Starlight Boulevard nie ma sobie równych. Do większości ekskluzywnych klubów wstęp mają tylko największe gwiazdy. Idealne miejsce, żeby się pokazać. Każdy, kogo tu spotkasz, jest kimś. The Pinnacles to odpowiednia okolica dla bogatych i sławnych Simów. Dzielnica The Pinnacles może się pochwalić najdroższymi willami w Del Sol Valley. Jeśli chcesz tu zamieszkać, musisz się najpierw dorobić. Nie, ale powiem wam szczerze, że to jest trochę chamstwo. To jest jakiś mały park. Że praktycznie nie ma tu parcel mieszkalnych. Znaczy, ja rozumiem dzielnica gwiazdorska i te sprawy, no ale... Hello, w The Sims 3 był cały świat, mnóstwo parcel, gdzie można było zamieszkać. A tutaj... No to jest jeszcze mniej niż zazwyczaj dodają w tych miejscówkach, gdzie jakichś takich większych miastach, które dodają. Że to nawet nie jest miasto. To nie można mieszkać. No dobra, wejdę tutaj, no bo nie mam wyboru praktycznie. Nie zniweluj działkę, bo tam jakieś krzaczory dziwne. Jezu, co to? Wprowadzili samochody? Boże, ja naprawdę dawno nie grałam w Simsy. Chociaż mi się... Nie, no może są tylko postawione jako dekoracje, bo coś mi się nie wydaje. Co? Jakie... Nie, żadnych wyzwań nie będziemy robić. Okej, powiem szczerze, już na pierwszy rzut oka jestem zawiedziona. poziomem po prostu mieszkalności tego miasta, bo... Ja rozumiem, że chcieli pewnie to miasto wprowadzić takie, wiecie, głównie gwiazdorskie, żeby się tu przyjeżdżało i coś tam robiło, ale moim zdaniem właśnie fajnie by było tu mieszkać tak na stałe. A co, jest parę miejsc mieszkalnych na krzyż i to dosłownie, jeśli się zaczyna, no to mając na przykład to miasto, no to nie ma gdzie mieszkać, tylko jedna chata i puste pole. Po prostu brawo. Nie, to jest po prostu smutna rzeczywistość Simsów, nie? Dobra, w każdym razie to by było na tyle z pierwszej części First Looka. W drugiej zajmiemy się rzeczami z trybu budowania i kupowania, dlatego też zabrałam właśnie taką działkę, żebyśmy mogli sobie te rzeczy obejrzeć. Także, no ale widzę, że tak typowo amerykańsko jest tutaj. Tu jakieś przyczepy, tu jakieś budynki poustawiane tak... No, bardzo, bardzo z amerykańskich filmów się to kojarzy. Dobra. Także to by było na tyle. Na razie dzięki za obejrzenie i usłyszymy się w kolejnej części z trybu budowania i kupowania. No, trzymajcie się ciepło i pa, pa.